Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat, ja jestem Morden, dzisiaj mamy 1 stycznia, chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, ale oczywiście nie o tym będzie ten film. Wczoraj byłem w pewnym miejscu, które już się pojawiało na moim kanale, Stary Wapiennik, ono znajduje się powiedzmy 20 minut spaceru od mojego domu. Bardzo rzadko tam bywam niestety i postanowiłem sobie zrobić takie postanowienie noworoczne, że będę częściej bywał w tym miejscu. Posprzątam je ze śmieci, bo wczoraj po prostu się przeraziłem, jak zobaczyłem, co tam się stało. Więc zapraszam do Wapiennika. Jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, tu jest Stary Wapiennik. A tu są całkiem nowe śmieci. Jak widzicie, miejsce wygląda tak, pełno tutaj śmieci, butelek, jakichś różnych nawet choinka, opony, jakieś rzeczy po remoncie i tak dalej. Jakie jest moje założenie? Moje założenie jest takie, że będę tu przychodził w każdej wolnej chwili, taki na godzinny spacer, półtorej godziny, zatrzymać się tu i sobie tu uporządkować, może kiedyś nawet postawić jakiś szałas, zrobić jakieś miejsce na ognisko, tak żeby sobie, nie wiem, kawkę zrobić, jakiś posiłek przyrządzić. Takie miejsce niedaleko, czy miejsce ewakuacji, nie nazwałbym tego tak, na pewno nie. Ale takie miejsce, do którego po prostu będę sobie przychodził, spacerował, tak po prostu. Żeby mieć swoją miejscówkę jako taką. Jeżeli będę miał na przykład gościa na kanale, będę chciał z nim przeprowadzić wywiad, to nie będę tego robił w garażu, tylko przyjdę sobie na ten mój Postapo Camp, czy jak go tam nazwiemy. Już tak sobie myślę, że na przykład wykorzystam do tego opony, zrobię z tego jakąś ławkę, siedziska, jakieś takie rzeczy. A resztę trzeba uporządkować w miarę jakichś tam czasu i możliwości, bo każdy ma swój jakiś udźwig. I to też nie chodzi o to, żeby to zrobić raz, tylko żeby systematycznie tu przychodzić, remontować to miejsce, związać się z nim. Myślę, że to dobrze zrobi i mnie, i temu miejscu. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mógłbym tutaj urządzić oprócz szałasu, miejsca na ogniska i jakieś takie siedziska, ławeczki, napiszcie, może totem, pozda po totem. No cóż, nie za każdym razem jak tu będę przychodził będzie z tego film, myślę, że nie, ale jeżeli będziecie chcieli, jeżeli nie wiem, zostawicie 500 łapek w górę pod tym filmem, to oczywiście gdzieś będą się częściej pojawiać filmy z tego miejsca, żebyście mogli zobaczyć, jakie są postępy. Może jakieś pogadanki na różne tematy zupełnie inne, niezwiązane z tym w trakcie tego. Napiszcie, jakie macie pomysły. Napiszcie, czy wy macie jakieś postanowienia noworoczne, czy może też macie takie miejsce w swojej okolicy i
Może jakiś taki challenge od Mordena, wyślijcie mi zdjęcie miejscówki przed i po. Ja ją też upublikuję tutaj na kanale. Może jest taka akcja ogólnie z Nowym Rokiem, że swoje okolice gdzieś postaramy się razem usprzątnąć. Nie mam pojęcia, ja po prostu wziąłem tu dzisiaj kamerę i postanowiłem się z Wami podzielić tym pomysłem. Jeżeli będziemy go chcieli jakoś razem rozwijać, to oczywiście jestem chętny, zawsze pomogę, zawsze udostępnię. Może szukacie, nie jesteście na przykład z Olsztyna, ich szukacie osób, które by chciały razem z Wami gdzieś tam porządkować jakieś miejsce, zrobić sobie swoją miejscówkę, razem chodzić do lasu. Napiszcie do mnie, wyślijcie zdjęcie, oczywiście macie maila, macie komentarze, ja gdzieś takie ogłoszenie wrzucę. Oczywiście musi to być poparte miejscem, zdjęciem na przykład takiej miejscówki, krótkimi zajawkami z pierwszego sprzątania. Na miary, szukamy się, z Olsztyna, z Warszawy, z Gliwic i tak dalej, i tak dalej. Taki luźny pomysł, żadna akcja, która będzie powracała, o ile nie będzie odzewu. Okej, to ja się biorę za jakieś sprzątanie. Dzisiejszy utarg. Gąbka. Cały worek jakichś słoików. Cały worek jakichś plastików, nawet jest obudowa po starej unitrze. Torba z Ikei jest pod tym względem bardzo przydatna. Słoiki zostaną na następny raz. Okej, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Pamiętajcie o tym, że jest Patronite, można mnie wspierać, brać co 2 miesiące udział w losowaniu łuku. Pewnie wszystko o tym wiecie. Jeżeli faktycznie szukacie kogoś do pomocy w swojej okolicy do sprzątania, ja chętnie pomogę w jakichś takich filmach właśnie z tego miejsca. Na pewno takie ogłoszenia będę mógł Wam wrzucać. Myślę, że takich miejsc, które wymagają posprzątania, jest cała masa w naszym kraju. Okej, ja już nie przynudzam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.